To jadę dzisiaj na tą reklamację, złożyłam reklamację, zobaczymy jak w ogóle, jakie będzie podejście pani. Halo, dzień dobry, witam się z wami w nowym vlogu z samego rana. Łóżko już takie średnio pościelone. Ja powoli się szykuję, bo lecę na paznokcie. Lecę na paznokcie, chciałam wam taki wstęp nagrać, bo no, za chwileczkę będę się zbierać. Zdecydowałam się złożyć reklamację. Zdecydowałam się złożyć reklamację do tych paznokci, bo jak już wiecie, one mnie wkurzały, totalnie mnie wkurzały, ale minęły 2 tygodnie, no to wykonalnie mnie wkurzało, no wszystko, no to no po prostu nie byłam z nich zadowolona. No ale po 2 tygodniach paznokcie są, słuchajcie, w rozsypce. Są w rozsypce, rozwaliły się praktycznie całkowicie, powietrze podeszło pod warstwę lakieru. Jeżeli powietrze podchodzi pod warstwę lakieru, robi się taka poduszka, to bardzo łatwo tam wchodzi też wilgoć, bardzo łatwo robi mi się tam różnego rodzaju grzybki, więc to nie jest wcale fajna opcja. Więc pierwszym problemem było to, że po prostu były źle zabezpieczone końcówki paznokci. Druga opcja jest taka, że no właśnie te końcówki zaczęły się ścierać. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, w każdym razie, no po prostu pościerane końcówki. Wczoraj jeszcze mi odpadł po prostu ten wskazujący, więc no praktycznie każdy paznokieć gdzieś w powietrzu, każda warstwa jest każdy po prostu przy każdym paznokciu warstwa jest, oprócz tego oczywiście, bo ten jest wzmocniony, więc strasznie się wkurzyłam, napisałam reklamację, pani mi odpisała, żebym przyjeżdżała dzisiaj z rana, akurat ma wolny czas i daje mi na następne paznokcie, no bo tu nie ma innej opcji, trzeba ściągnąć te i założyć nowe. No nowe paznokcie daje mi 50% zniżki, więc myślę, no dobra, jadę, wyjaśnimy sytuację, co się wydarzyło i tak dalej. No i z czego konkretnie jestem niezadowolona, bo ja tam powysyłam zdjęcia, wszystko, więc jadę dzisiaj właśnie na tą reklamację. I mówię wam to dlatego, że warto się upominać o takie rzeczy i warto walczyć o swoje. Ja nie jestem osobą, nie należę do osób, które się po prostu upominają o swoje, które powiedzą na miejscu, że jest... że jestem niezadowolona, przychodzę do domu i dopiero wtedy rozkminiam, patrzę detale na paznokcie, na włosy i wtedy dopiero mogę wyciągnąć taką swoją opinię, czy mi się ta usługa podoba, czy nie. Więc ja nie należę do takich osób, które będą się pienić podczas zabiegu, czy po prostu w trakcie zabiegu, czy pod koniec zabiegu. Ja jestem tą osobą, która będzie nawieprzała już po, która będzie w domu po prostu płakała, która będzie w domu narzekała, jeżeli jest coś niefajnie zrobione, albo na odwrót będę po prostu chwalić się, pokazywać i też moja reakcja wiąże się z opinią, czy to negatywną, czy to pozytywną na internecie. No niestety tak to w dzisiejszych czasach jest, więc zachęcam was do tego, żeby właśnie składać reklamację. Może być moja pierwsza reklamacja paznokciowa. Wcześniej, jeśli chodzi o reklamację usług, skorzystałam, jeżeli mnie obserwujecie od dłuższego czasu, skorzystałam z reklamacji włosowej, a to był dramat włosowy, jakich po prostu no nie pamiętam innego bardziej, no oprócz tego podcięcia nieszczęsnego, ale tu chodziło o koloryzację. No w każdym razie, wracając do paznokci, to jadę dzisiaj na tą reklamację, złożyłam reklamację, zobaczymy jak w ogóle, jakie będzie podejście pani do tych paznokci. Wszystko zależy, moje dalsze podejście, moje dalsze chodzenie do niej zależy od jej zachowania i od jej podejścia, jak się będzie zachowała, jeżeli będzie niemiła, jeżeli będzie jakaś taka bardzo roszczeniowa, no to się pożegnamy, jeżeli będzie wszystko w porządku, no to być może będę chodziła dalej. I na dzisiaj sobie wymyśliłam czarne paznokcie. Czarne. Nie może halloweenowe, ale takie eleganckie, czarne, błyszczące. Takie sobie po prostu wymyśliłam pazurki. No więc zbieram się, dzisiaj drugi dzień prac, może już słyszycie w tle, że coś się dzieje, panowie przyjechali, jest godzina 8 rano, panowie przyjechali, działają dalej z wywożeniem ziemi i z utwardzeniem, no bo główną tutaj no, chodzi o kamyczki, o utwardzenie, o położenie warstw, więc mam nadzieję, że dzisiaj skończą pracę. Gdzie jesteś? Test kawy.
A teraz. Kawuj. Nie kupiłeś nic do picia. Cappuccino. Też z Biedry. No to nie jest kawa, nie? No ale... Mmm. Kawa podobna. To jest raczej jak... Jak kakałko. Jak kakałko. Ale bardzo dobre, słuchajcie. Te Café d'Or z Biedry no chyba przebijają wszystko póki co. Kolor, moje drogie, kolor dzisiaj wygrywa. Godzina później, dosłownie jest 10:10. Ja byłam mówiona na godzinę 9, czyli dobra, godzina i 10 minut. Paznokcie zrobione. No słuchajcie, tempo porażające. Oczywiście wszystko sobie pooglądam dopiero w domu. Pazurki wyszły takie czarne. Ten sam motyw co przy bordowych, tylko czarne. Czarne ze srebrem tym razem, z takim kolorowym srebrem. Takie mi się podobają, tylko że to są pojedyncze. To mi się podoba. Podoba mi się, ale jak to do niczego nie pasuje, no to sorki. Takie tematy nas interesują. Kosteczka, mureczek, takie. Prawda? Ale pogoda. A my dzisiaj mamy tur jeszcze po budowlanym. Będziemy sadzić lasagne. Już czas na lasagne w doniczkach, na zasadzenie cebulek. Piotr szuka ziemi odpowiedniej, najwspanialszej. W małych tych wezmę. Lasagne będziemy sadzić i wymyśliliśmy, że jeszcze skrzynki będziemy sadzić z tulipanami. Mamy dość po prostu cebul. To raczej brak. To mamy dwie. A w jakiej cenie to jest? 5,99. Mniej niż 5,99, a więcej niż 2,30. Okej. Okay.
No i jesteśmy już w domu, panowie już pojechali, to pierwsze podsumowanie. Pojechali, zebrali się, kwestia wywozu ziemi została zakończona, czyli 2 dni wywozili ziemię i przyjadą jeszcze w poniedziałek. Myśleliśmy, że w 2 dni sobie poradzą, ale jest nie. Było strasznie dużo tej ziemi do wywiezienia jednak, więc w poniedziałek przyjadą i wtedy będą kończyć, przywiozą kamyczek i mam nadzieję, że już będzie ładnie. Dzisiaj też znowu była pani architekt krajobrazu, tutaj sprawdzała, co się dzieje, jeszcze odpowiadała na kilka pytań, podpowiadała. My po jej wizycie od razu pojechaliśmy też na zwiady, jeśli chodzi o obrzeża takie ogrodowo-betonowe, można powiedzieć. Rozglądaliśmy się też za murkiem. Będziemy musieli postawić murek i na podstawie tego murka będzie ławeczka. Będzie taka ta L-ka ławeczka do naszego małego tarasiku kawowego, więc to na pewno będziemy musieli zrobić już teraz. No i ta ławeczka, ten murek będzie pełnił też funkcję murka oporowego. Tyle z takich trudnych rzeczy, tyle z takich rzeczy, które naprawdę pierwszy raz się stykam z takimi tematami i są dla mnie zupełnie, zupełnie nowe. Kwestie robienia czegoś na zewnątrz, no, są dla mnie nowym tematem. Ale wracam do paznokci. Paznokcie piękne, zrobione, błyszczące. Ten brokat mnie po prostu urzeka. Urzeka mnie po prostu ten brokat. Jestem bardzo zadowolona. Tym razem postarała się pani, ta druga pani. Więc jest super dopiłowane, super dojechane, bardzo ładny kształt, taki wysmuklający, można powiedzieć. Ten kolor czarny naprawdę też fajnie się będzie prezentował do każdej stylizacji. No jest taki mroczny, jest taki ciemny, trochę halloweenowy, trochę jesienny, więc całkiem spoko. Ja się noszę raczej na kolorowe, w kolorowe kolory. Na wszystkie kolory, więc te czarne paznokcie takie rzeczywiście się odbijają od całości, więc całe szczęście. Ten mój, ta moja reklamacja oczywiście została uznana, dostałam 50% zniżki na pazurki, na te nowe pazurki. Mam nadzieję, że wytrzymają długo, mam nadzieję, że no z miesiąc to u mnie pobędą. No jeśli chodzi o salonowe paznokcie, no to tak. Tak zazwyczaj u mnie po prostu one są. Już wtedy jest bardzo brzydki odrost, no i sama je ściągam. Więc historia zakończyła się pozytywnie i myślę, że jeszcze wrócę tam do tego salonu, tylko do tej drugiej pani. Do tej drugiej pani, tak jak mówiłam, byłam w szoku. Razem z wypiłowaniem, razem ze ściągnięciem poprzedniej hybrydy, z wymalowaniem tych paznokci, no zajęło i to godzinę 10. Jedna rzecz, która mi się nie podobała, do której mogę się przyczepić, to jest to, że bazą nie została mi zrobiona kształt. Kształt. Czasem właśnie panie nalewają tą bazę i robią taki właśnie kształt C, taki po prostu okrąglutki kształt paznokcia. Tym razem to nie zostało zrobione i te paznokcie są takie dosyć płaskie, tak to widać bardziej z boku. Nie są, o widzicie, ten czubeczek tak po prostu wyjeżdża do góry, nie są takie zakręcone ładnie w C, no ale to pomijam już. Następnym razem może po prostu powiem, że mi się takie bardziej podobają i po prostu nadleję mi. O! Możecie zobaczyć, on jest taki płaski zupełnie. No to, ale to jest tylko takie czepianie się moje, bo oprócz tego jestem bardzo zadowolona i wszystko ładnie zrobione. Nie mogę się do niczego doczepić, naprawdę te boki są dolane, domalowane, można powiedzieć, więc jest całkiem fajnie. Anno, jestem w innej koszulce, w takiej koszulce zupełnie codziennej, bo się przebieram. Zawsze jak przychodzimy do domu, to się przebieram. A zabraliśmy się za gotowanie, za mycie naczyń, więc ja zawsze jestem uchlapana od mycia, brzuch na brzuchu, gdzieś po prostu od gotowania się wytrę, bo mam taki odruch po prostu wycierania o siebie, łapska, więc tę koszulkę przebrałam. Robimy, co robimy dzisiaj? Robimy kalafiora w cieście. Gotujemy kalafior w cieście i do tego mamy sos. Sos a la Kentucky z KFC. Więc taki, można powiedzieć, wegański dzisiaj. No nie wegański. W cieście ciasto jest z jajkiem, ale taki wegetariański, jarski obiad w piąteczek.